Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy, że Państwo tak licznie przybyli na naszą konferencję. Witamy na trzeciej z cyklu konferencji, które organizujemy w Polsce. Konferencja pierwsza, która odbyła się, dotyczyła pomysłu. Szukaliśmy pomysłu na Polskę, na wspólnotę, na budowanie Polski. Szukaliśmy go w Mielcu. Druga konferencja odbyła się w Katowicach. Tam pojechaliśmy, żeby poszukać energii. Energii z gazu łupkowego, energii z węgla, energii w ogóle. Teraz przyjechaliśmy do Kraśnika, żeby porozmawiać z Państwem i porozmawiać z naszymi prelegentami o wspólnocie. O wspólnocie i o Solidarności. Ale może zanim rozpoczniemy wywiady z prelegentami, krótka historia spółdzielczych mediów net, bo my zakochaliśmy się w idei spółdzielczości, bo spółdzielczość oznacza i solidarność, i wspólnotę. Spółdzielczość też jest naszym zdaniem wypełnieniem myśli, idea spółdzielczości jest wypełnieniem myśli, którą Jan Paweł II zawarł w encyklice Centesimus Annus. Tam mówił o tym, jak budować społeczeństwo solidarne, ale nie rozpoczęliśmy naszej spółdzielni, budowania naszej spółdzielni od idei dużych. Rozpoczęliśmy od pewnego namysłu. I źródłem tego namysłu to było źródło naszego namysłu. Nie wiem, czy Państwo widzą, to jest nalewka. Nalewka, tak? Nalewka to jest napój bardzo dobry, który powiedział, jest polską specjalnością, tak? Ale nalewki to też możemy sobie w domach robić nalewki, ale tymi nalewkami nie możemy dzielić się z innymi, pobierając opłaty, bo to jest właściwie działanie nielegalne. A ponieważ mieliśmy i mamy znajomych zachodniopomorskich, które produkują ekożywność nie ekologiczną, tylko naturalną żywność produkują, no to z nimi zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy się zastanawiać, jak by tu zrobić, żeby taka nalewka mogła być sprzedawana. I pomyśleliśmy sobie, że gdyby stworzyć spółdzielnię i gdyby było tak, że spółdzielcy są współwłaścicielami, w tym wypadku krzak malin, tak, jest współwłasnością, to wtedy między sobą mogą prowadzić spółdzielczy handel taką nalewką. Potem o tej nalewce opowiedziałem mojemu przyjacielowi, który mieszka w Kanadzie, i on mi wysłał maila z opisem historii. To była historia rolnika i krowy, to znaczy ten absurd, w którym żyjemy, absurd współczesnego świata, który nas coraz bardziej ogranicza rozmaitymi przepisami, dotarł też do Kanady. On miał krowę doił i sprzedawał mleko, ale to mleko nie miało atestów żadnych, tak? Nie było nikogo po drodze. W związku z powyższym przyszedł urzędnik, odpowiednik jakiegoś sanepidu i powiedział: rolniku, nielegalnie się zachowujesz, sprzedajesz mleko nielegalnie, za chwilę się wsadzimy do więzienia za taki handel. No ale on był uparty. Kanadyjski rolnik był uparty i się zastanawiał, co ma zrobić. I postanowił i zrobił jedną rzecz. Mianowicie można pić mleko od krowy, tak? Własnej krowy można pić. Więc on zrobił z tej krowy spółkę akcyjną. I krowa jest normalną, regularną, chodzącą spółką akcyjną i każdy akcjonariusz może pić mleko swoje własne od swojej własnej krowy. Więc nalewka, krowa, spółdzielnia, rolnictwo, a potem żeśmy zaczęli się zastanawiać nad tym, no dobrze, ale dlaczego nie media, tak? Dlaczego na czas kryzysu, a wchodzimy w czas kryzysu, chociaż niektórzy mówią, że tego kryzysu w Polsce nie będzie, bo Polska jest zieloną wyspą, my w to nie wierzymy, my obserwujemy kryzys w mediach, to zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, i wtedy ten pomysł rolny przerodził się w spółdzielcze media wnet. Jak powstały spółdzielcze media wnet? Bo to jest tak, że działając wspólnie możemy zrobić wiele. Działając oddzielnie nie mamy siły, żeby zrobić cokolwiek. Stąd jesteśmy tutaj, żeby mówić Państwu o wspólnocie, przypomnieć Państwu chociaż Państwo pewnie dokładnie pamiętają, czym była w Polsce Solidarność, skąd się wywodzimy, dlaczego powinniśmy z powrotem zacząć działać razem, bo razem stanowimy potęgę. Oddzielnie wszyscy, i to jest doświadczenie 21 lat transformacji, oddzielnie jesteśmy, i Kasia mi podpowie słowo, bo mi przychodzi brzydkie do głowy. Zagubieni. O, to jest to właśnie słowo. I przykład takiego wspólnotowego działania. To może przykładem będzie pierwszy gość. Pierwszy gość, pan Mariusz Gazda, założyciel SKOK-u Wołomin. Ja tylko powiem, że... I brawami przywitajmy naszego gościa. Ponieważ my jesteśmy z radia i Państwo pewnie o tym już wiedzą, jesteśmy też w radiu, w związku z tym nasza konferencja będzie trochę nietypowa. Będziemy się zachowywać, jakbyśmy prowadzili audycję radiową, w związku z tym prosimy naszego parlamentarza, żeby usiadł. My też może usiądziemy i będziemy, to Krzysztof, może Ty zaczniesz. Ja zacznę. Nasz szanowny gość wyruszył w podróż, w swoją podróż, czyli zakładanie SKOK-u Wołomin w 1991. Ale może to była historia, bo jest Pan związany z regionem, Pan jest tutejszy. No tak, urodziłem się 40 km stąd Wysokiem, w połowie drogi do Krasnego Stawu. Z Wysokiego wyjechałem po maturze. Moje pierwsze wykształcenie było techniczne, więc wielkie. Kształcenia poszukiwawcze-gospodarcze się pewnie już jednak wiedza obuchów. Szukał gazu natomiast bardzo szybko zmieniłem branżę. Jestem od 1997 roku spółdzielcą. Pierwszą spółdzielnię założyłem w 1997 roku właśnie w Wołominie, spółdzielnię mieszkaniową, zostałem jej pierwszym prezesem. Gdy zakładałem tą spółdzielnię, nie wiedziałem nawet, co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, bo nie mieszkamy w zasobach spółdzielczych. Więc były bardzo, bardzo śmieszne sytuacje u notariusza. Akurat przyjmowaliśmy osiedle zakładowe naftowe, nafty wołomińskiej. Śmieszne sytuacje, kiedy notariusz mojemu zastępcy tłumaczył, że nie będzie aktów notarialnych, ale zatem nie, pani notariusz, pani dużo zarobi, teraz mamy ten przyjmując do osiedle, będziemy sprzedawać mieszkania. Tak? Oczywiście później dopiero nauczyliśmy się spółdzielcze prawo własnościowe wydawać w formie zaświadczenia. Także było dosyć śmieszne na początku. W momencie, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa już została stworzona, zorganizowana, powiem szczerze, zacząłem się nudzić. Przyszedł do mnie pan profesor Ciechowski, Wojciech Ciechowski, ówczesny wykładowca na SDGW, a mieszkaniec Wołomina, stara wołomińska rodzina. I mówi, słuchaj, widziałem coś takiego we Wrocławiu, widziałem SKOK. W takim małym pokoiku siedział sobie prezes zarządu i zarządzał jakąś taką instytucją. Może byśmy się temu przyjrzeli, bo z tego co on mówi, to bardzo ciekawe. No i na początku sceptycznie zacząłem przeglądać różne materiały. Po 2 tygodniach zadzwoniłem do pana profesora i powiedziałem, to ja jestem za tym, robimy SKOK. Prawdopodobnie gdybym powiedział to w oczy, profesor mnie wyściskał. Przez słuchawkę to tylko usłyszałem podziękowanie, zapewnienie współpracy. No i od tego momentu zaczęliśmy pracować nad założeniem SKOK-u. SKOK funkcjonuje, SKOK Wołomin funkcjonuje od 6 września 1999 roku, czyli teraz we wrześniu skończy 13 lat. Ale ten sam początek jest ciekawy, bo to jest tak, żeby założyć SKOK Wołomin, to trzeba coś mieć. Mówi Pan o doświadczeniu, że miał Pan już doświadczenie spółdzielcze, ale co jeszcze? Pomysł przyszedł z zewnątrz, pomysł założenia SKOK-u. Odpowiedź Pana była pozytywna, ale co jeszcze Pan miał? Jakie argumenty na rzecz założenia SKOK-u? Czym Pan dysponował? Tak naprawdę kapitałem SKOK-u jest człowiek. Bo opowiem, że tak, czym się różni bank od SKOK-u? To inna definicja. W kapitale, w bilansie otwarcia banku są kapitały, w bilansie otwarcia składów kapitał jest 0, kapitał się pojawia w bilansie zamknięcia, czyli wypracowanie wspólnota, więc kapitałem jest człowiek. Kapitałem jest człowiek, to znaczy wyruszając w podróż, czyli w podróż, której celem było stworzenie skoku Wołomin, musiał Pan zacząć przekonywać ludzi, żeby z Panem poszli. Tak, dokładnie. Tylko pierwszych 17 członków założycieli. To... Musiało być 17 członków założycieli. No minimum 10. Minimum 10. Myślałem, że jest jakieś inne prawo dotyczące... Było 17 założycieli, którzy wnieśli jaki kapitał? No, można powiedzieć zerowe, bo porównując kapitał wniesiony przez członków założycieli skoku Wołomin do instytucji finansowej jakiejkolwiek, to zerowe pieniądze, 30-40 tysięcy złotych na pierwszego komputera i na się do 30-40 tysięcy złotych to jest początek drogi. Tyle Panowie mieli, zarejestrowali Panowie skok, Panowie i Panie, Państwo, bo to przecież to nie jest, chociaż zabawa spółdzielcza też jest czasami zabawą rycerską. 40 tysięcy złotych i co dalej się działo? Zakupiliśmy pierwszy sprzęt komputerowy, najęliśmy lokal, dwa małe pokoje na zapleczu mojej spółdzielni mieszkaniowej, w której do 15 byłem prezesem, o 15 siedziałem przy kasie skoków na drugim końcu korytarza. No i zaczęli przychodzić pierwsi ludzie. Ale w jaki sposób się ci ludzie dowiedzieli? Zadzwonił Pan, słuchał Pan, przez znajomych, przez znajomych i znajomych. Każdy z członków założycieli w swoim środowisku, w rodzinie, przyjaciół. Ale co, przychodzili i mówili tak, dzień dobry, chciałbym się zapisać, zostać członkiem skoku Wołomin, tak? I mówi to proszę bardzo, deklaracja, jak wygląda deklaracja spółdzielcza, możemy Państwu pokazać, bo mamy deklarację spółdzielczą. Proszę oto deklaracja spółdzielcza. Taką deklarację spółdzielczą ja dzisiaj wręczyłem prezesowi skoku Wołomin, tak? I wypełniali deklarację. I tak powstawał, minuta po minucie powstawał kapitał skoku Wołomin. No nie było to tak minuta po minucie, to był miesiąc po miesiącu, spowolnić. Ponieważ były to czasy, gdzie jeszcze ludzie pamiętali te bezpieczne kasy opieki poznańskiej, między innymi nazwiska, więc powiem tak, że w tamtych czasach ci, którzy mi dobrze życzyli, czyli to byli Mariusz Potoć, ci, którzy chyba mniej to się uśmiechali, w nadziei, że to nie wyjdzie, tak? Ale wyszło, jest dobrze. Dlaczego ktoś ma zostać członkiem spółdzielni i zainwestować, przenieść swoje pieniądze do skoku? Dlaczego zgodnie z prawem, czy dlaczego z popudem? Dlaczego człowiek ma nie mieć pieniędzy z banku, który zna, nie wiem, PKO BP, PKO SA, który od lat jest obok jego pracy, do którego od lat chodzi? Dlaczego po co człowiek ma przenieść pieniądze do SKOK-u? Znaczy, ja tak nie mówię, że dlaczego ma przenieść, bo nie musi przenieść i nigdy nie będzie taka sytuacja, że wszyscy przeniosą. Natomiast my też nie jesteśmy najlepsi we wszystkich usługach finansowych. Specjalizujemy się w kilku, powiedzmy, produktach, które są na pewno lepsze, a na pewno nie mamy chociażby dobrych pożyczek hipotecznych, chociażby z tego powodu, że skoki mogą pożyczać pieniądze na maksymalny okres do lat 5. Tak? I ja nikogo nie będę przekonywał, żeby nie poszedł do banku i nie skorzystał 30 czy 20-letnią mniej pożyczki. Natomiast mamy bardzo dobrze oprocentowane lokaty, średnio myślę 1,5-2% wyżej niż średnia na rynku. W przypadku skoku Wołomin mamy bardzo dobry produkt, rachunek osobisty, konto osobiste, gdzie nie ma naprawdę żadnych opłat za prowadzenie, żadnych ukrytych pod gwiazdką czy bez gwiazdki, a jednocześnie środki są dostępne i oprocentowane prawie 7%. Także myślę, że to jest argument. W przypadku skoku Wołomin bardzo stawiamy na indywidualne podejście przy rozpatrywaniu pożyczek, wniosków pożyczkowych, tak? Czyli nie komputer rozpatruje wniosek. Są oczywiście procedury, zasady, ale na końcu zawsze jest człowiek, który mówi, no ale jeżeli Pan, Pani nie spełnia tym naszym wymaganiom, to może ktoś może poręczyć, może czymś innym zabezpieczyć. Zawsze proponujemy jakieś indywidualne, elastyczne rozwiązania. To jest prawda. Sam współpracuję z inną, konkurencyjną, bo nie wiem, czy w skokach jest konkurencja, ale z konkurencyjną Kasą Stefczyka, tam mam swój rachunek i powiem szczerze, że raz mnie zaskoczyła pani kierownik, bo to się nie zdarza i nie zdarzyło mi się w innym banku, a w wielu bankach udało mi się być klientem, mianowicie Ja wpłaciłem, spłacając pożyczkę, wpłaciłem jakąś kwotę, okazało się, że jest to kwota o tam 70 zł za mała i pani dyrektor sama dorzuciła te 70 zł po to, żeby nie mieszać w tych rachunkach. I powiem, że to mnie przekonało do czegoś, że poczułem się spółdzielcą, tak powiem. Znaczy poczułem się, że ktoś mnie potraktował podmiotowo, a nie pomyślał sobie, dobra, to my w takim razie 7 dych za mało, w związku z powyższym będziemy go dręczyć odsetkami, będziemy go mordować telefonami, tylko załatwił sprawę i potem sobie podziękowaliśmy i bardzo, bardzo było sympatycznie. Natomiast mnie ciekawi ten czas budowania tych skoków Wołomin. Upłynął rok i po roku był Pan w jakim momencie i w jakiej sytuacji? Ilu było tych spółdzielców? Jaki Pan miał kapitał? I w którym momencie Pan się przekonał, że Pana pomysł to jest pomysł nie tylko na życie, bo to jest też pomysł na własne życie, tak? Nie tylko coś dla ludzi, ale coś, co realnie zaczyna funkcjonować. Po roku działalności dochodziliśmy do 1 000 000 złotych w aktywach, jeszcze niepełny 1 000 000. No, były może to trochę inne czasy, inny 1 000 000, ale i wtedy i dzisiaj to jest przy instytucji finansowej żaden kapitał. Tak? Otworzyliśmy pierwszy oddział, pierwszą placówkę, to się nazywa Bunka sobie w Ząbkach. No i tu zaczęły się problemy, bo i dalej Wołomina, tym marka Wołomin zaczęła trochę straszyć. Oprócz tych bezpiecznych kas jeszcze Wołomin, który już w ogóle nie wiadomo... SKOK i Wołomin. Trzeba było przełamać dwa tylko w jednym momencie. Ale po czasie, muszę powiedzieć, teraz mamy oddziały w 8 województwach, zmieniliśmy się bardzo szybko po czasie, muszę powiedzieć, że ten Wołomin nie przyszedł. Ale dobrze, ale tak, te czasy nie, ale jest rok 1 000 000, pierwszy oddział, punkt kasowy w Ząbkach. I co? I chciałem cofnąć się z tego roku do 10. miesiąca, bo w 10. miesiącu przestaliśmy generować straty, powiększać straty. To był taki pierwszy moment, pierwsze takie odbicie, które wskazywało na to, że wybór jest prawidłowy, że pracujemy w dobrym kierunku. Czyli można powiedzieć tak, że był pomysł, była energia, żeby to stworzyć, była odwaga, bo to trzeba było mieć odwagę, żeby iść i wierzyć w swój sukces i było stworzenie tego poczucia wspólnoty i solidarności. Dokładnie. No muszę powiedzieć, że może za dużo chodzę takie historyjki, natomiast na samym początku to ludzie, założyciele, no, w tym i moja osoba były gwarantem, większym gwarantem dla lokalodawców niż systemy gwarancji kasy krajowej, niż ubezpieczenia depozytów. Osobiście mi się zdarzało, że w momencie trudnej sytuacji płynnościowej prosiłem kogoś za założenie lokalu na bardzo wysokie oprocentowanie. To oprocentowanie było ponad 20% lokaty danej, 21,5% dawałem lokatę, bo w bankach było około 17. I zdarzało mi się, że dobrze, to ja tobie pożyczę pod weksel te pieniądze, a ty sobie ulokuj w tym skoku i oddaj. Także na początku nie było łatwo oczywiście. Dzisiaj skoki są bardziej znane, więc nawet zakładając dzisiaj nowy skok to nie byłoby. Dzisiaj skoki są wszędzie. A proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja skoku Wołomin? Już wiemy, znamy początek, a teraz jaka jest sytuacja? Jesteśmy najmłodszym skokiem w Polsce, jesteśmy drugim co do wielkości, czyli pierwszym po Stefczyku. Myślę, że liczby najwięcej tutaj powiedzą. Na koniec kwietnia nasza aktywa to jest 1 625 000 000 złotych, więc jakbyśmy się porównali do banków spółdzielczych, to nie korona polskich banków spółdzielczych, pierwsza tylko. 90 oddziałów w 8 województwach, 65 000 członków, 300 pracowników. I to wszystko z 30 000 złotych. I to wszystko przez 13 lat 30 000 złotych. Tu powinien nastąpić aplauz. A my zaprosimy kolejnego gościa. Kolejny nasz gość, pan Józef. Pan prezes zostaje. Pan prezes zostaje, tak. Pan Józef Michalczyk, NSZZ Solidarność, Kraśnik, zaproszony. Skoki są taką marką spółdzielczą, najbardziej znaną w Polsce. To jest pokazanie, że spółdzielnia może mieć siłę i może mieć znaczenie. Skoki mają coraz większe znaczenie w w Polsce, nie tylko w sektorze bankowym, ale również w innych sektorach, do których zaczynają się powoli zakradać, mając kapitał, bo poszukiwanie kapitału to jest to najtrudniejsze zadanie w tej chwili, ale nie byłoby skoków, gdyby nie było Solidarności. Solidarność, ta z roku 1980, to jest ta idea, do której przestaliśmy się odwoływać w roku 91. Uznaliśmy, że po co nam idea? Uznaliśmy, media uznały, tak? Po co nam odwoływać się do idei Solidarności? Każdy sobie poradzi. Przewodniczący Solidarności. Pytanie. Właśnie tak się zastanawiam, bo dziennikarz nie powinien mówić, tylko powinien pytać. Jak zaczyna mówić, to przestanie pytać i wtedy wpada w takie błędne koło. Józef Michalczyk, przewodniczący oddziału Solidarności Kraśnik. Moi drodzy Państwo, przepraszam z góry od razu za głos, ale pewnie się obraża, bo moja dyspozycja jest w jakimś sensie ograniczona. Nalewka procesowa. Nie jest, ale odpowiadając... do wyboru, Panie Przewodniczący. Nalewka? Nalewka panu, że będzie bardziej łagodna. Ale chyba nie wiem, czy poprawia tak naprawdę. W dodatku samochodu już bardziej przyjechałem, także będę musiał pomóc tej nalewki. Ale wracając do niej, Teresa chyba też bodajże wprowadziła takie przepisy, które nas definitywnie pozbawiły złudzeń, że po nalewkach już siadać się raczej nie wolno do samochodu. Nie wolno się. Patrząc jednocześnie na skalę wypadków w Polsce również, gdzie wiemy wszelkie rekordy, także tutaj też wychodzi na to, że lepiej to schowajmy ze sobą. Ma Pan w prawie znaczek Solidarności? Tak, tak, mam. Od którego roku Pan nosi znaczek Solidarności w prawie? Ja Solidarności noszę znaczek od początku, od 1980 roku, także... Pamięta Pan pierwszą Solidarność? Oczywiście, oczywiście. W pierwszej Solidarności byłem członkiem związku, wobec tego, że akurat córka w tym czasie mi się urodziła w dzień podpisania porozumień gdańskich. Także data pamiętna, także byłem małżonkiem, wychowałem się drugą córką, która miała już 4 latka. Kiedy przyszedłem, bo byłem małżonkiem, opiekowałem się w każdym razie, kiedy przyszedłem do zakładu struktury Solidarności, już w zasadzie zależnej struktury Solidarności już funkcjonowały. Od razu przystąpiłem na swoim wydziale do zbierania, wtedy to na listę, podpisy zbieraliśmy na listę i wpisywaliśmy się jako członkowie Solidarności. Ale sam w okresie byłem członkiem związku, można powiedzieć, że aktywnym działaczem stałem się dzięki generałowi Jaruzelskiemu. Także coś nie... Był Pan zwykłym członkiem związku, ale czym była dla Pana idea Solidarności? Jak Pan czuł Solidarność? Czym była ta Solidarność? Powiem tak, na pewno dzisiaj trudno mówić o ideałach Solidarności, bo żyjemy w okresie, kiedy odwaga musi być ukrywana i prawda milczy. Niestety taką Polskę mamy po... Dzisiaj? Oczywiście. Odwaga ukrywana, prawda milczy. A prawda musi milczyć. Po prostu to stwierdzenie bodajże któraś w Pakistanie, jedna z działaczek wolnościowych, właśnie to jest, nie są moje słowa, ale patrząc na obecną sytuację w kraju i w ostatnich latach, można powiedzieć 6-7 latach, bo powiem szczerze, że za okresu jeszcze, kiedy SLD rządziło w Polsce, w państwie polskim nie było takich represji w stosunku do ograniczających. Zresztą sami widzimy incydenty i sytuacja mediów polskich, Radia Maryja czy ostatnich manifestacji dowodzi jednej rzeczy. I łamanie praw pracowniczych w zakładach. Mamy tu na terenie województwa lubelskiego Radoskór, w którym uczestniczyłem, akurat kolega nawet też uczestniczył w proteście. Powiem szczerze, że w stanie wojennym nikomu nie przyszło do głowy, aby w taki sposób postępować, jak teraz się postępuje. Czyli w jakim sensie, ja może to jest wyolbrzymia, że tą kwestię, to słowo, ale coś w tym jest, nikt nie reaguje. Wszyscy ci, którzy wtedy w 80 roku, tak jak powiedział redaktor, w 90-89 zaczynały odchodzić i niektóre kwestie przestały im być wygodne już, nie? I zaczynali potępiać pewne kwestie, tak jak Adam Kuczyński, który my dzisiaj mówimy o płacy minimalnej, gdzie zapisał to razem z Ryśkiem Bugajem w programie Krajowego Zjazdu Delegatów, a dzisiaj po prostu się odcina i mówi, że to jest zło, że to jest hamulec gospodarczy. Także w wielu innych kwestiach po prostu ci akurat w tamtym okresie działacze, którzy dzisiaj się w jakiś sposób ustawili w społeczeństwie i gospodarce, swoje rodziny przede wszystkim ustawili, wielu dzisiaj po prostu z tego szydzi. Ja powiem Państwu szczerze, na pewno w jakimś sensie jestem wrażeniem sytuacji obecnej, która jest związana z moje emocje. Być może tutaj są pod tym kątem, że społeczeństwo nasze w wyniku tych akcji, które obecny Związek Solidarność prowadzi, jestem takim obserwatorem i opinię w tym momencie być może tych ludzi przekazuje, ale takie są, proszę Państwa. Ludzie są bardzo rozczarowani, bo ten entuzjazm, jaki był w 80 roku, to był entuzjazm. Ja przystępowałem do Związku Solidarność naprawdę, to nie tylko, że jako do Związku Zawodowego przystępowałem. Wszyscy w tamtym okresie, myśleliśmy o ideach jeszcze bardziej zacnych, większych, jak wolność, niepodległość. Wiadomo, Związek Radziecki był tym państwem, które po prostu no, trzymało czapę nad nami. Myśleliśmy głównie tak podskórnie, myśleliśmy, żeby się z tego uwolnić. Przerywam Panu Przewodniczącemu, Pani Redaktor Katarzyna Dalek-Soczyńska bardzo pytanie. Co dla Pana Przewodniczącego oznacza słowo Solidarność? Dla mnie Solidarność słowo oznacza jeden księdza święty powiedział mieście. I ja tak Solidarność rozumuję dosłownie, żeby Solidarność to jest braterstwo, to jest jedność, to jest pomaganie jeden drugiemu, to jest szanowanie człowieka, szanowanie jego godności, jego poglądów, jego wolności wysławiania jedynia. To, co myśli, może mówić, z czym się nie zgadzam, ale powinien być prawo i powinien ponosić konsekwencji z tego tytułu. Natomiast tak obecnie nie jest. Że to jest skala na pewno mniejsza jak była za PRL-u, ale jest, ale takich zjawisk nie powinno być. Ale czy pan odnosi to do siebie? Czy pan szanuje poglądy swoich przeciwników? Czy pan pomógłby premierowi Donaldowi Tuskowi, Leszkowi Millerowi nosić jego ciężarem? Powiem Państwu szczerze, że po raz pierwszy, nie, drugi raz biję brawo Leszkowi Millerowi. Kurde się to powie, bo na ostatnim, kiedy zgłaszaliśmy w Warszawie wniosek o referendum, biłem drugi raz Krzysztofowi Millerowi, właśnie, bo wyszedł na scenę i mówił jak normalny człowiek do ludzi, tak rzeczywiście szczerze, uczciwie, z którym zgadzałem się z jego filozofią i poglądami na tematy społeczne. To otrzymał prawo. Pierwsze prawa w ogóle z wojny publicznego. Prawa nie oznaczają po prostu, że ja dałem się nabrać Leszkowi Millerowi i on ze wszystkich... Dziewny pamięta pan 13 grudnia pięknie generał Jaruzelski mówił o Polsce? Też nie bił pan brawa, przecież naprawdę. I cytaty z Mickiewicza, i ratowanie ojczyzny, i wszystko tam było, prawda? Musimy być razem. Tak, słowo Solidarność nie padło wtedy. Tylko w tamtym okresie były zamykania i były represje. To była inna kwestia. Tamten okres się charakteryzował represjami. Sam oczywiście doświadczyłem tych represji, byłem próbowany po strajku z 13 grudnia w Sąbki i także sam doświadczyłem. Natomiast powiem szczerze, ja jestem rozczarowany, bo po prostu tacy... No dobrze, ale jak co zrobić, żeby odbudować Solidarność? No w jaki sposób powinniśmy odbudować Solidarność? Czy czuje Pan potrzebę, że Polsce jest potrzebna Solidarność? Jest potrzebna Solidarność, proszę Państwa, w Polsce musi być odbudowany dialog, bo przede wszystkim w Polsce nie ma dialogu i sami na pewno obserwujemy to zniechęcenie, te frekwencje w różnych wyborach. Zobaczcie Państwo, 80% we Francji idzie na wybory. I na kogo głosuje. To nieważne, na kogo głosuje. Ważne, proszę Państwa, że ludzie idą, bo ludzie czują po prostu, że ludzie mają wpływ na coś. Natomiast w Polsce zniechęcono, zodrzycono ludziom chęć, potrzebę pójścia na wybory. I to jest zjawisko szkodliwe. To jest szkodliwe. Być może ktoś ma w tym cel, żeby określona grupa społeczna nie chodziła na wybory. Ja sądzę, że tak jest. A czy istnieje solidarność międzyludzka w Kraśniku? Solidarność międzyludzka zawsze istnieje. Jest kwestia wymiaru i obszarów, w jakim ona funkcjonuje. W jakim wymiarze funkcjonuje? Na pewno ograniczonym. na pewno ograniczamy, ponieważ ludzie się dzisiaj ze wszystkim liczą. No, pozostawianie ludzi w taki sposób, że jest ileś ludzi bez pracy, jest bieda, jest nędza. Każdy sądzę, że za pracą drugiego człowieka, nie mówię, że go utopił, ale generalnie tak po prostu chętnie wskoczy. W Solidarności nie ma takiej idealnej. Nie oczekuję Solidarności idealnej, ale po prostu jakiegoś można określić, takiego poszanowania wzajemnego. A jak to się dzieje, panie przewodniczący, że w społeczeństwie, które odwołuje się to masowo właściwie, wszyscy się podpisują pod miłością i nauczaniem Jana Pawła II, konflikty są tak duże, a może nawet największe ze wszystkich znanych konfliktów w Europie? Przesadziłem. Ludzie Kościoła też mają, jestem katolikiem, chodzę do Kościoła i też wielu z nas na pewno wchodząc z Kościoła zmienia się diametralnie. Od razu komentuje to, co ksiądz powiedział, co mu się nie podoba. Dlaczego ten ksiądz jakim prawem wchodzi na moje poglądy? Dlaczego on w politykę się ksiądz angażuje i określa, za kim, kogo ja mam popierać? Ludzie po prostu pewnych rzeczy nie rozumieją, że każda instytucja w życiu społecznym musi zabierać głos i musi w danych kwestiach się wypowiadać. Czy to mi się podoba, czy się nie podoba, czy zgadza się z jego poglądami, z jego filozofią, to niestety musi. Kościół również powinien zabierać głos w kwestiach społecznych. Nie można zaszufladkować, zamknąć go gdzieś tam do szuflady i powiedzieć tylko wara od polityki, wara od różnych innych spraw, tylko aby różaniec w ręce i książeczkę macie się tym zajmować. Tak nie może być, bo w tym różańcu i w tym tam są treści. Treści ksiądz musi uzupełnić słowami, omówić ze społeczeństwem. Jak społeczeństwo, to jest kwestia ryzykowania. A nie jest tak, że też, no to może banalne, ale postrzegamy wady innych, nie widzimy wad własnych. Pan przewodniczący jakie ma wady w życiu publicznym? W swoich wadach może raczej przemilczę, bo wybory przyjdą, a konkurencja tutaj. Pojawiło się słowo konkurencja, mówimy o solidarności i współdziałaniu. Współdziałanie, wspólna sprawa. Nie ma konkurencji w wspólnej sprawie. Albo jesteśmy razem, albo konkurujemy. Albo się bijemy i różnimy, albo będziemy działać wspólnie. Nigdy nie traktuję swoich działaczy jako konkurencji. Zawsze poddajemy się, tak jak chyba w związku zawodowym jest w żadnych organizacji, gdzie żeby do szczebla Komisji Krajowej dojść, to trzeba się poddać weryfikacji kilkakrotnych wyborów. Także proszę Państwa, tutaj zawsze może każdy być odwołany w każdym miejscu, na każdym zebraniu może być odwołany, może paść wniosek o odwołanie. I tutaj nie ma coś takiego. Jest naprawdę demokracja, bo teraz przesadzona jest demokracja. To może pytanie do pana prezesa. Pan był człowiekiem Solidarności? SKOK, dziecko Solidarności. SKOK, dziecko Solidarności, ale czy przewodniczący nie jest dzieckiem SKOK-ów przecież? Urodził się niedaleko. Może sympatyzowałem, znaczy moi rodzice angażowali się w tym działaniu. Jestem trochę za młody. Ja w roku 1981 zacząłem politykę do szkoły średniej. Także moja działalność emocjonalna na pewno była związana. No ale no tak, operacyjnej, żadnego śladu działalności operacyjnej. To dobrze, ale czy czuje pan prezes, że to, co się zepsuło w Polsce, to właśnie ta idea solidarności, ta nieobecność idei solidarności jest czymś bardzo ważnym w naszym życiu społecznym? Myślę, że nieobecność solidarności tej ogólnie rozumianej jest bardzo wątpliwa. Natomiast nie jest takie proste, żeby odpowiedzieć jednym zdaniem, bo tutaj pan przewodniczący powiedział, że komuś zależy, żeby obywatele nie chodzili do urn. No ale komuś też zależy, żeby demontować państwo, tak? Mamy słabe państwo, więc słabe instytucje państwowe. Dalej z tyłu wchodzą, demoralizuje się, można powiedzieć, o tym wszystkim. Więc skoki są, przepraszam, że mówię skoku, ale to jest jedna z gałęzi spółdzielczości, która powstawała od zera, od dolnej, tak? Gdzie tych przypadków naszych 17 ludzi musiało się spotkać, tak jak pewnie przy zawiązywaniu Solidarności. dogadać się, zostawić w domu czy w wewnętrznej kieszeni jakieś konflikty i wspólnie pracować dla wspólnego dobra. Solidarność. Solidarnie, więc zaprosimy teraz naszego kolejnego gościa, senator profesor Henryk Cioch. Zapraszamy tutaj. Ale bardzo rozsądnie, tutaj na środek, panie profesorze, senatorze. Było o sukcesie, o spółdzielczości, było o solidarności, a teraz jest teoria, wykład, co to jest ta spółdzielnia, dlaczego, co w ogóle, co jest w idei spółdzielczości fajnego? Więc spółdzielczość w tym roku, proszę Państwa, świętuje, ponieważ... To może zaśpiewajmy coś takiego. Zaraz powiem dlaczego. Ponieważ Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ten rok 2012 ogłosiło Światowym Rokiem Spółdzielczości. Czyli z tego by co wynika, że w całym świecie ruch spółdzielczy ma określone znaczenie, ma określoną rangę. Ale powstaje pytanie, czy rzeczywiście my w Polsce w tym roku mamy podstawy, ażeby święcić te obchody. A żeby na to pytanie udzielić odpowiedzi, to należałoby się zastanowić, jaka jest relacja państwa do spółdzielczości. I to w szeregu różnych wymiarów. Tak lapidarnie, czy państwo nasze, prawda, określane jako demokratyczne państwo prawa, wspiera spółdzielczość, czy też jest obojętne w stosunku do spółdzielczości, czy też spółdzielczości wręcz szkodzi. I na to pytanie nie jest trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. A może bardziej. No, tak się złożyło, proszę Państwa, że wczoraj pochowany został pierwszy marszałek, czyli Sejmu pierwszej kadencji Rzeczypospolitej Polskiej, świętej pamięci profesor Wiesław Chrzanowski, którego życie zawodowe do 90 roku oraz dorobek naukowy był ściśle związany ze spółdzielczością, głównie ze spółdzielczością mieszkaniową, ponieważ z tej problematyki on w swoim czasie przygotował w późnym okresie życia pracę doktorską i pracę habilitacyjną. Ja poznałem pana profesora Chrzanowskiego wiele lat temu, bo to był 77 rok. W 1977 roku, kiedy zacząłem zajmować się prawem spółdzielczym. Uczciwie powiem, w tym okresie nie miałem ochoty tym prawem się zajmować. W jakimś sensie zostałem przymuszony. Chcąc się nauczyć tego prawa, zostałem skierowany na taki staż naukowy, pół roku, do Warszawy, do Spółdzielczego Instytutu Badawczego. No i zwróciłem na co uwagę, że w tym instytucie było 20 zakładów naukowych, ale gdzie profesorowie nie wykładali na uczelni, czyli nie mieli kontaktu ze studentami. Tylko przychodzili do pracy na 8 godzin i tam pisali jakieś książki, jakieś artykuły, których nikt nie czytał, ale efekt był taki, że w jednym miejscu to byli prawnicy, ekonomiści, zajmowali się spółdzielczością i historycy. I między innymi, jeżeli chodzi o historyków, też się tak dziwnie złożyło, że kilka dni temu zmarł w wieku 92 lat docent doktor Zbigniew Świtalski, który kierował Zakładem Historii Spółdzielczości. Jak ja tam przyjechałem, to on mi ciekawe książki podrzucał o Stefczyku. I to były rzeczy dotyczące historii polskiej spółdzielczości, ale z tego okresu sprzed I wojny światowej, z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Jest coś fascynującego w tej spółdzielczości. Tym, co było fascynującego, proszę Państwa, że spółdzielczość, która była tworzona na naszych ziemiach przed odzyskaniem niepodległości, to jest druga połowa XIX wieku, ona w pierwszej kolejności była tworzona na wsiach. To były spółdzielnie rolnicze i tak zwane spółdzielnie Stefczyka. Spółdzielnie Stefczyka zajmowały się, czyli broniły się przed Litwą, udzielały na wypadek jakiejś klęski żywiołowej, pożaru, tanich pożyczek, nielichwiarskich, prawda? Czyli gromadziły takie jak gdyby fundusze pomocy wzajemnej. Udzielały kredytów, pożyczek swoim członkom, gromadziły ich oszczędności, prawda? I na wypadek jakiegoś nieszczęścia, to ten poszkodowany rolnik jako członek Kasy Stefczyka szedł, dostawał pożyczkę i nie musiał zaciągnąć lichwiarskich pożyczek, lichwiarskich kredytów. Panie profesorze, ale mamy 2012 rok. A bo to jest bardzo istotne. I w 2012 roku spółdzielczość Polakom nie kojarzy się już tak dobrze. Dlatego mamy też ten tak zwany ciemny okres, o którym ja pamiętam. Ciemny okres to jest, proszę Państwa, lata 44 się rozpoczęły, kiedy wpływano w naszym kraju na siłę z naruszeniem wszystkich zasad spółdzielczych, zasady dobrowolności przede wszystkim, zaczęto tworzyć tak zwane kołchy, czyli rolnicze spółdzielnie produkcyjne w wydaniu sowieckim. Po rewolucji w Rosji nie było indywidualnego rolnictwa. Państwo doskonale wiecie. Były sowchozy i były kołchozy. Sowchozy to państwowe gospodarstwa rolne, u nas odpowiednik później PGR-u, i kołchozy rolnicze gospodarstwa rolne. Odpowiednik u nas rolniczych spółdzielni produkcyjnych. I tych kołchozów po wojnie założono w naszym kraju przy dużym bardzo oporze indywidualnych rolników, założono około 60 000. Przymusowo. Nie było wyjścia. I jaki był efekt? Że do 1955 roku był taki mechanizm zmuszania rolników do przystępowania wraz z rodzinami do takich instytucji. I uczciwie, bo uczciwość tego wymaga, trzeba to powiedzieć, gdy ministrem rolnictwa i ziem odzyskanych tak zwanych został Gomułka, a Gomułka w okresie II Rzeczypospolitej na Podkarpaciu był działaczem spółdzielczym związanym ze spółdzielczością rolniczą. Takie drobne wsparcie, panie redaktor, jest rok 2012. Tak, i zaraz do tego dojdziemy. Proszę Państwa, on pozwolił, żeby kołchozy, które powstały przymusowo, rozwiązać. I Polska była jedynym krajem, ja nie chcę bronić czy chwalić, ale to jest fakt, była jedynym krajem w grupie krajów komunistycznych, gdzie było indywidualne, prywatne rolnictwo, oczywiście gnębione, ciemiężone, było także. I z tych 60 000 kołchozów zostało 2000. Czyli niektórzy doszli do wniosku takiego, że chwileczkę, jak takie duże zespołowe gospodarstwo będzie racjonalnie funkcjonować na dużym obszarze, ma większą zdolność pożyczkową i można jakoś dawać sobie radę. I efekt taki jest, proszę Państwa, że dzisiaj mamy w Polsce około 2000 rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mówię dokładnie, które gospodarują na obszarze około 250 000 hektarów. I krótko mówiąc, te spółdzielnie, które przetrwały trudne lata 90., bo było duże tąpnięcie, radzą sobie dobrze. A dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ niedawno mieliśmy taką konferencję, pierwszą w Senacie, poświęconą spółdzielczości rolniczej w Polsce. Bo trzeba sobie zadać pytanie, co będzie, jak dopłaty do rolnictwa się skończą? Przecież większość rolników indywidualnie gospodaruje na małym areale rolnym. To jest obszar kilku czy kilkunastu hektarów. Już się bierze po prostu pod uwagę, że prawdopodobnie w naszym kraju będzie występować to samo zjawisko, które występuje w innych krajach Unii Europejskiej. A w innych krajach Unii Europejskiej rolnictwo w formie spółdzielni, przetwórstwa różnego rodzaju, bo tego typu produkty, na przykład, nie dziękuję bardzo, typu wino w Niemczech, w Austrii czy w innych krajach Unii, to jak Państwo będziecie patrzeć na tych producentów, to daję Państwu gwarancję, że 90% winiarni to jest w dyspozycji spółdzielni rolniczych. Usługi, przetwórstwo we wszystkich krajach Unii to są spółdzielnie rolnicze. Czyli krótko mówiąc, reasumując, spółdzielczość ma przyszłość. To jest, tak, ma przyszłość i krótko mówiąc, spółdzielczość w naszym kraju też ma przyszłość, ale pod warunkiem, że nastąpią istotne zmiany prawne oraz istotne zmiany podatkowe. Czyli krótko mówiąc, gdy stosunek państwa do spółdzielczości z obojętnego bądź negatywnego zmieni się na stosunek pozytywny. Nie wiem, czy pan senator był na takiej konferencji zorganizowanej przez prezydenta Wojciecha Ciechowskiego na temat, z okazji właśnie tego Międzynarodowego Roku Spółdzielczego. I widać było, że prezydent Wojciech Ciechowski niespecjalnie rozumie, czym są spółdzielnie, niespecjalnie rozumie ich rolę w nowoczesnej ekonomii. Nie rozumie tego, że spółdzielnia jest formą obrony, a jednocześnie formą ataku na rynek i możliwością, którą ludzie sami sobie dają, żeby na tym rynku skutecznie się poruszać. Więc no tak się złożyło, że w moim życiu w zakresie spółdzielczości ja miałem okazję współpracować z prezydentem Kraśniewskim w pracach nad ustawą i prawo spółdzielcze i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. No a przede wszystkim przez cały okres tej niepełnej kadencji z prezydentem Lechem Kaczyńskim nad ustawą spółdzielczą i wieloma innymi ustawami spółdzielczymi. Natomiast jeżeli chodzi o tę konferencję, tak się złożyło, że pan prezydent Wojciech Ciechowski zaprosił mnie również na tę konferencję, ponieważ jestem osobą, która prawem spółdzielczym zajmuje się praktycznie naukowo, nie tylko całe dorosłe życie od 1975 roku, a tych osób w kraju, profesorów, którzy chcą się zajmować, no to bym na palcach dwóch rąk wymienił, jeszcze by miejsca trochę zostało. Czyli powiedzmy spółkami prawa handlowego zajmuje się 100 profesorów, spółdzielniami 6 czy 7. No mniej więcej takie są relacje. Ale to mniej więcej też jest takie odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o stosunek państwa do spółek prawa handlowego i do spółdzielni. Ale powiem, jak ta konferencja wyglądała. Pan prezydent zaprosił tych tak zwanych prelegentów, kilkunastu siedziało za stołem, no i 100 osób zaproszonych w charakterze słuchaczy. Ja byłem tam na tych dużych salach, jak Państwo sobie siedzą. Prelegenci 3 minuty każdy poopowiadał. No i po ciekawe wystąpienie było prezesa spółdzielni wydawniczej, polityka bo to jest pół ziemia, taki tygodnik, polityka. To kiedyś został przekazany na początku lat 90. w ramach koncernu RSW Prasa Ruch spółdzielni pracy, prawda? No przy czym to jest nieduża spółdzielnia pracy, tam liczy 12 czy 13 członków. No i pierwszy głos zabierał prezes tej spółdzielni, pan Baczyński. No i powiedział, niedawno został wybrany jako prezes na kolejną kadencję spółdzielni i uzyskałem lepszy wynik od Łukaszenki, po 100% głosów. No ale jeżeli członków jest 13, no to 100% głosów. I następne zdanie, że on ma już tego dosyć. Tak, no ale między innymi jest taka ustawa, ona już funkcjonuje, o przekształcaniu spółdzielni pracy w spółki handlowe. I to co mówią, to spółdzielnie mają plusy, mają minusy. A minus to jest taki, że nie mogą wejść na giełdę i się sprywatyzować. A dlaczego? Bo własność spółdzielcza to jest własność prywatna. Tej własności prywatnej nie można sprywatyzować, tylko że członkowie sobie nie zdają sprawy. Wszyscy członkowie wszystkich spółdzielni, że są współwłaścicielami majątku spółdzielni. I to nie jest własność abstrakcyjna, tylko to jest własność konkretna. Ale jeżeli się Państwo będą pytać o tym, bo każdy z prelegentów po 3 minuty, trwało to 45 minut, pan prezydent podziękował, podsumował i opuścił. W związku z powyższym ja też opuściłem, bo chciałem zadać jakieś pytanie, co się będzie działo z tymi ustawami, bo 2 nowe projekty wpłynęły. Ustawa o SKOK-ach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest u prezydenta, ale nie miał takiej po prostu możliwości. Czyli określiłem to spotkanie jako tak zwany Sejm Niemy, był taki plan. Ale spółdzielnia ma też w Polsce złe, takie historyczne znaczenie, ma również takie nie do końca wyjaśnione znaczenie, jeżeli chodzi o spółdzielczość mieszkaniową, bo to państwo najczęściej... Więc Państwu powiem, proszę Państwa, uczciwość, co mi nakazuje powiedzieć. Ja w Kraśniku byłem po raz pierwszy w 1977 roku w spółdzielni mieszkaniowej metalowej. Nie wiem, mam nadzieję, że gdzieś dzisiaj ta spółdzielnia funkcjonuje. Tak? Można sprawdzić. Tak? Można sprawdzić. Mianowicie badałem problematykę przekształcania spółdzielczych praw z lokatorskich na własnościowe. Czyli wszystkie spółdzielnie, tak zwane wtedy lokatorsko-własnościowe, w naszym województwie badałem. Tutaj było ze 4 przypadki takich przekształceń, ale to nie było istotne, ponieważ Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego chciał wiedzieć, jak instytucja przekształcenia funkcjonuje. Przekształcenia, czyli jak ktoś ma mieszkanie lokatorskie, wykup, przekształcenie na własnościowe albo przekształcenie na odrębną własność lokalną. No, które oczywiście możliwe jest dopiero od 1994 roku. To drugi. I jaki był efekt? W 70 roku został stworzony tzw. perspektywiczny program mieszkaniowy. Prawda? Co zrobiono? No jestem żywą historią. Uchwała nr 135 Rady Ministrów. Finansowanie budownictwa spółdzielczego przez państwo. Na mieszkania lokatorskie kredyty były udzielane na 60 lat przy stałym oprocentowaniu rocznym, panie prezesie, 1%. Na mieszkania własnościowe na 40 lat przy stałym oprocentowaniu 1%. Żeby nabyć mieszkanie lokatorskie, oczywiście długo się czekało. Byli równiejsi, bo były listy przyspieszone. Ale wkład mieszkaniowy wpłacało się 10% kosztów, na mieszkanie własnościowe zaliczkę na wkład był dodany 30%. Reszta była spłacana w ramach czynszu przez 60 lat. Mieszkali, tutaj nawiążę do słów profesora świętej pamięci Chrzanowskiego, nie było towarem w tym czasie, bo było dobrem reglamentowanym, dobrem konsumpcyjnym. Czekało się długo, ale jak ktoś dostał mieszkanie, to dostawał prezent od państwa, za który my wszyscy musieliśmy później ciężko płacić. Bo co wybudowano? Fabryki domów, wielka płyta. Państwo było tak naiwne, że tereny pod budownictwo spółdzielcze uzbrajało na swój koszt. A jaki jest koszt uzbrojenia terenu? Spółdzielniom tereny przekazywano za darmo w użytkowaniu, prawda? I efekt był taki. Oczywiście nic się nie działo za darmo. Wszystko kosztowało, tylko że te koszty potem myśmy ponosili. Nie chcę powiedzieć, że do dzisiaj jeszcze te kredyty spłacamy. Jak dyskutowałem z profesorem Szanowskim, który był doradcą w tych latach, prezesa Kukuryki, prezesa Centralnego Związku, to powiedział tak, dwie rzeczy trzeba zmienić. Żeby członkowie spółdzielni mieszkaniowej, jak płacą czynsz, to żeby spłacali kredyt. Dwie pozycje. Czynsz i kredyt. A jak spłacają kredyt, to żeby mieli możliwość zostać właścicielami lokali. Czyli żeby mieszkania, tak jak przed wojną, w okresie II Rzeczpospolitej stało się mieszkanie czy mieszkania towarem. Za komuny mieszkania spółdzielcze nie były towarem. I od 90 roku sytuacja się zmieniła, już nie ma szczególnych zasad finansowania tych mieszkań. Jak ktoś chce, proszę bardzo, kredyt komercyjny i na przykład kasy spółdzielcze, SKOK-i mają możliwość udzielania takich kredytów, ale nie mogą udzielać atrakcyjnych kredytów. Dlaczego? Ponieważ Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, że SKOK-i nie mogą udzielać pożyczek kredytów długoterminowych na okres dłuższy niż 5 lat. Czyli jak udzielają kredyt na krótki okres, nawet gdy oprocentowanie jest bardzo atrakcyjne, to w sumie raty są wysokie. I generalnie, proszę Państwa, nie będzie dobrze. Budujemy w tej chwili bardzo mało mieszkań. W latach 70. proszę sięgnąć do statystyki, w połowie lat 70. budowano 4 razy czy 5 razy więcej mieszkań, aniżeli buduje się obecnie. Dlaczego? Ponieważ nie ma stworzonych warunków finansowych i przede wszystkim kredytowych, właściwych dla wspierania spółdzielczości. A przecież w okresie II Rzeczpospolitej powstał Bank Gospodarki Krajowej, który był wspierany przez państwo, zasilany z budżetu i wspierał atrakcyjnymi pożyczkami spółdzielni. Czyli mamy tradycję, do której możemy się odwołać, a teraz może odwołamy się do państwa. Jeśli państwo mają pytania do prelegentów, chcą zadać pytanie jakieś któremuś z naszych prelegentów, to zachęcam. Żadnego pytania? A co Pani myśli o wspólności i Solidarności? No, co widzicie, rodziny to jest teraz tak, z tą Solidarnością raz dobrze, teraz się mamy przykłady. Solidarność jako idea została z tyłu, a z tyłu też siedzi prezes spółdzielni mieszkaniowej, który został poniekąd wywołany. Ja bym wywołał, nie starczy mi kabla. Spółdzielnia kupi dłuższy kabel, ale to za chwilę. Dzień dobry Panu. Dobry Państwu. Jaka jest kondycja spółdzielni mieszkaniowej, którą Pan reprezentuje, którą Pan zawodzi? To znaczy akurat ta spółdzielnia mieszkaniowa metalowa, o której Pan Profesor tutaj wspomniał, muszę powiedzieć z całą taką stanowczość, że kondycję finansową ma bardzo dobrą, zarówno pod względem płynności, jak również płacenia czynszu przez mieszkańców Kraśnika. Ile jest spółdzielców? W tej chwili w zasobach zamieszkuje 8 000 osób, a członkami spółdzielni jest około 3,5 tysiąca osób. Płynność dobra, 3,5 tysiąca osób. To co? A buduje coś? Cały czas budujemy. W tej chwili jesteśmy na etapie realizacji takiego bloku dosyć nowoczesnego. Tutaj w dzielnicy fabrycznej w Kraśniku jest to blok taki 4-piętrowy. Pierwszy raz budujemy windę z garażami przy ziemiu tego budynku oraz to można się pochwalić, że mamy atrakcyjną cenę sprzedaży mieszkań. Nie przekraczamy 3000 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, więc ta cena jest dosyć atrakcyjna. A spółdzielca boi się kryzysu? Myślę, że kryzysu każdy się boi. Zresztą przede wszystkim przy realizacji inwestycji, no to szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że jednak banki w tej chwili nie chcą finansować zakupu mieszkań. No i w związku z tym pojawiają się problemy ze sprzedażą nieruchomości, a wiadomo, że przy inwestycji podstawą jest, żeby byli nabywcy mieszkań. A jak są problemy, to można sobie taki bank założyć. Spółdzielcy, panie prezesie? Dziękuję bardzo. Można czy nie można? Można teraz się zrzucić dzisiaj, robimy składkę i zakładamy bank? Mimo SKOK, tak? No, SKOK, nie SKOK, spółdzielczy bank. Spółdzielczy bank, to znaczy akurat SKOK spółdzielnia nie może założyć, bo SKOK jest to spółdzielnia fizycznej, więc członkowie spółdzielni mogą. Jeden z pierwszych artykułów ustawy o SKOK-ach mówi, że powinna istnieć więź członkowska wśród członków jednej spółdzielni. W tym momencie to więzią może być właśnie członkostwo spółdzielni mieszkaniowej. I tacy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mogą założyć sobie coś? Tak, oczywiście. No proszę. Jakie to łatwe. Panie prezesie, co dzieła? Ja powiem tutaj taką ciekawą rzecz. SKOK-i chciały założyć swój bank, ponieważ przy rozliczenia cały system musi korzystać z usług bankowych. Oczywiście, żeby bank założyć, no to forma spółki akcyjnej są odpowiednie wysokie wymogi kapitałowe. No i Kasa Krajowa i dwa towarzystwa, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, wystąpiły o zezwolenie na utworzenie tego banku. Sprawa trwała, proszę Państwa, 8 lat. Komisja Nadzoru Finansowego nie dała zezwolenia. I teraz jest efekt taki, że są dwie sprawy. Jedna w Sądzie Najwyższym kasacja, no, sprawa z tytułu opóźnienia, bo żeby, jak jest wniosek składany, to zgodnie z wymogami unijnymi organ nadzorczy ma 12 miesięcy czasu na załatwienie sprawy. I Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził opóźnienie. Czyli jest jedna sprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a druga sprawa jest w Sądzie Najwyższym, kasacja przyjęta i czeka na rozpoznanie, to sprawa odszkodowań, czyli sprawa cywilnoprawna. Ale o tym mówię, to jest przykład stosunku państwa, bo KNF to jest organ państwowy, na Komisja Nadzoru Finansowego, do spółdzielczości. My chcielibyśmy zapytać na koniec naszych prelegentów, co zrobić, żeby Polska była solidarna, żebyśmy chcieli działać wspólnie, bo może to wcale nam jest niepotrzebne, może jak będziemy razem konkurować między sobą, to będziemy dalej, będziemy sprawniejszym społeczeństwem. Ja zacznę może od przewodniczącego Solidarności, podam mikrofon. Proszę Państwa, co zrobić, żeby Polska była solidarna? Po prostu ja to, co powiedziałem wcześniej, trzeba prowadzić dialog ze społeczeństwem. W społeczeństwie trzeba się wsłuchiwać. Tutaj jeszcze chciałbym się może tak na końcu odnieść do tego, co Pan Profesor powiedział odnośnie problemów, jakie się kroją ze spółdzielczością. One od samego początku naszej transformacji, od 90 roku, proszę Państwa, były likwidowane. Ale nie dziwmy się temu, bo Tadeusz Syryjczyk, jak minister przemysłu powiedział, najlepsza polityka przemysłu to jej brak przemysłu, to jej brak. Najlepsza polityka to jest brak polityki, polityce przemysłu oczywiście. Ja chcę powiedzieć też, że kiedyś na seminarium Stefan Fortel, taki profesor francuski, u nas w Komisji Krajowej kiedyś na seminarium też powiedział, że sercem każdej gospodarki, każdego kraju jest przemysł. A w Polsce, proszę Państwa, ten przemysł rujnowano od samego początku, od początku transformacji. Wszyscy Państwo to jesteście obserwatorami. W Polsce też się utrudnia powstawanie tej spółdzielczości. Przepisy ustawy się wprowadza ograniczające. Dlaczego? Pytanie po prostu zostaje bez odpowiedzi. No bo jeżeli przemysł w Polsce zlikwidowano, po prostu nastawiamy się u nas na usługi. My mamy po prostu robić usługach wszyscy. Ci, co jeszcze będą młodzi, silni, to mają jechać emerytów francuskich, niemieckich, obsługiwać po prostu, a ci, co zostają, to grabić liście i śnieg odmiatać w Polsce. No, na to wygląda. To jest taka smutna konstatacja tego wszystkiego. Ja się absolutnie zgadzam z tym, co mój przedmówca powiedział. Mogę podać przykład. Przed 90 rokiem udział spółdzielczości w dochodzie brutto przekraczał niewiele ponad 10%, a w tej chwili to jest 1%. Czyli przez te 20 lat, proszę Państwa, poza wyjątkami nielicznymi, to jest skok, które zostały reaktywowane. Po wojnie zostały zlikwidowane przecież i się tak prężnie rozwijają i są solą w oku sektora banków komercyjnych. Ja dlatego bardzo się ucieszyłem, bo ostatnio Komisja Nadzoru Finansowego zrobiła taki sondaż, jeżeli chodzi o zaufanie do instytucji finansowych. I były pytania, zaufanie do SKOK-ów, zaufanie do banków spółdzielczych i zaufanie do banków komercyjnych, no z reguły przecież banków niepolskich, bo praktycznie poza PKO BP banki komercyjne to są już z udziałem kapitału zagranicznego, mające jedynie oddziały w naszym kraju. To największe zaufanie, 85% respondentów miało do SKOK-ów. Na drugim miejscu były banki spółdzielcze, a dopiero na trzecim banki komercyjne. I ludzie, te akcje, jakie są robione, to naszemu społeczeństwu, to mnie najbardziej cieszy, uzmysłowili, że spółdzielczość, czyli kapitał spółdzielczy, bez względu na to, czy to będą SKOK-i, czy banki spółdzielcze, czy spółdzielnie pracy, czy spółdzielnie rolnicze, to jest w 100% kapitał polski. W spółdzielniach pracy, jak przychodzą do mnie studenci, którzy piszą pracę magisterską, ja im zadaję pytanie. Tym, którzy pracują w spółdzielczości, gdzieś na spółdzielni gminnej, zaopatrzenie inspektu, spółdzielni społek. Dlaczego pan, czy pani ceni sobie pracę w spółdzielni? Takie zaskakujące pytanie. No nie myślą i mówią tak, bo ja pracuję u siebie. Nie jestem pracownikiem najemnym. Nie pracuję u żadnego prywaciarza, u żadnego kapitalisty. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. A jak lepiej pracujemy, więcej zarabiamy. I tam o tych tak zwanych dodatkach często mówię o udziale w nadwyżce bilansowej, o większej ochronie. Tak. Pan Siostrzewski. Pan prezes Srebrnego. Solidarność jest to, myślę, poprawa solidarnego myślenia, działania w społeczeństwie. To nie jest decyzja, to jest proces, więc ja sądzę, że tutaj najważniejsza jest edukacja. Czy to ta edukacja szkolna dzieci i młodzieży, czy edukacja, którą chociażby SKOK-i, czy inne instytucje spółdzielcze prowadzą wśród swoich członków. Myślę, że ta edukacja ma dużą szansę powodzenia, jeżeli właśnie urzędnicy, powiem tak, nie państwo już nawet, bo państwo powinno być neutralne, urzędnicy nie będą przeszkadzać. To ludzie są na tyle inteligentni i co powiedział pan profesor, to udowadnia, w sondażach pokazują, że wiedzą, że jeżeli państwo nie będzie przeszkadzało, to ta solidarność będzie się rozwijała i społeczeństwo samo się będzie rozwijało. Jeśli państwo nie będzie przeszkadzać. Panie profesorze, to sedno sprawy pan powiedział. My pracujemy na swoim. I tak to właśnie było na początku. Ja również jestem od początku Solidarności, jak kolega tutaj właśnie ze sobą siedzący. I to było hasło uwłaszczenia narodu polskiego. Więc co z tego strasu zostało? Zostało to, że fabryka Słowakia, Polska jest japońska, 100% udziału, fabryka chińska ma 100% udziału. I ludzie są bardzo zniechęceni. Nie będą pracować na swoim. Będziemy tak po prostu siłotami w. Także to jest tu sprawa, panie profesorze. Dziękuję. Ale była ta koncepcja przekształcenia przedsiębiorstw w spółdzielni. Była. Partnerem naszej dzisiejszej konferencji jest Państwa piękne miasto, ponieważ jest Pan Burmistrz. To samo pytanie, które zadaliśmy, dotyczące co zrobić z, żeby Polska była solidarna, czy powinniśmy działać wspólnie, czy solidarność jest nam potrzebna? Ja następnie chciałbym serdecznie podziękować, może jeszcze że taka konferencja się odbywa tutaj. Rozmawiamy odnośnie spółdzielni, rozmawiamy odnośnie solidarności. Tak, to jest właśnie potrzeba rozmawiania teraz, tutaj, o takich rzeczach. Kiedy mówimy słowo spółdzielnia, jak sama nazwa wskazuje, spółdzielnia, razem się dzielimy, ale razem też to dobro tworzymy. To jest ta płaszczyzna, gdzie rzeczywiście można wyzwolić przedsiębiorczość wśród mieszkańców. Ja mam wielką nadzieję, że taka właśnie forma będzie tutaj w Kraśniku, że takie spółdzielnie mają sens bycia tutaj i wiem, że przysporzą wiele dobra dla Kraśnika. Oczywiście, że idea solidarności, solidaryzowanie się ze sobą. Człowiek ma to w naturze, że razem, na tym polega nasza właśnie... Panie burmistrzu, a ile jest warta fabryka łoż stocznych? Jak ktoś to powiedział, jest tyle warta, ile ktoś jest w stanie za nią dać. Ale ja nie zrozumiałam. Natomiast ja wiem, że to jest dobro, które nie możemy patrzeć przez pryzmat miliona, dwóch, trzech. Jest to dobro, które tutaj funkcjonuje. Fabryka funkcjonuje od 1938 roku. To jest całe miasto, Kraśnik fabryczny, ta dzielnica, której tutaj jesteśmy, rozwinęła się dzięki fabryce łoży stocznych. Dzisiaj, kiedy my mówimy i przychodzimy i rozmawiamy odnośnie prywatyzacji, że przyjdzie inwestor chiński i będzie przejmie tą fabrykę łoży stocznych, naprawdę robi się trochę przykro. Ale prawda? To może właśnie należy wycenić, ile jest warta, zrzeszyć spółdzielnie, po prostu wykupić sobie fabrykę albo częściowo zainwestować, częściowo wziąć kredyt po to, żeby ocalić fabrykę i zostawić ją tu, żeby w końcu pracownicy zostali właścicielami swoich. Tak jak Pan Rektor powiedział, rolników kanadyjskich rodzin, tak? Spółka. Oczywiście, niech fabryka będzie tą przysłowiową krową kanadyjską i oczywiście możemy... Niestety, żeby nie dominili Chińczycy, a żeby została w Polsce i przynosiła dobro dla Polski, dobro dla Polski. Panie burmistrzu, oczywiście skoro Wołomin nie jest w stanie jeszcze konkurować z Chińczykami, którzy są wykupić, ale deklaruję, że otworzymy w najbliższym czasie oddział spółki Wołomin w Kraśniku i co najmniej 2 osoby na dzień dobry potrzebują do pracy. Dziękujemy bardzo za taką deklarację w takim dużym bezrobociu, jaki jest w Kraśniku. Zawsze jest to już coś, natomiast ja mam nadzieję, że nie tylko te 2 osoby, ale będzie powstawała ta forma spółdzielczości, będzie w innych płaszczyznach i będziemy sobie tutaj radzić. Sami solidaryzujemy się ze sobą. Dziękujemy bardzo. To może ja jeszcze odpowiedzieć na pytania, jak to brzmi? Co zrobić, żeby Polska była solidarna, żebyśmy działali wspólnie? A może to jest w ogóle niepotrzebne? Jest to nam niezbędne. Znaczy, przez 21 lat działaliśmy niesolidarnie, działaliśmy niewspólnie i efekty tego działania mamy choćby w obszarze mediów, tak? Media są w dużej części, te media papierowe są przejęte przez koncerny niemieckie. Rynek radiowy jest przejęty przez koncerny niemieckie, koncerny francuskie. Znaczy my mieliśmy i rynek, i możliwości ich zatrudniania i zarabiania. Te możliwości przez 21 lat systematycznie traciliśmy. My w idei spółdzielni Odkryliśmy dużo bardzo rzeczy. Odkryliśmy ideę pierwszej Rzeczpospolitej, to znaczy każdy ma jeden głos, jesteśmy równi, możemy głosować, możemy się zbierać, możemy się kłócić i na końcu musimy wynegocjować jakieś porozumienie, żeby dalej spółdzielnia się rozwijała. Więc to jest idea pierwszej Rzeczpospolitej równości, idee związane z myślą Jana Pawła II, idee Solidarności, a jeszcze można w idei spółdzielczości jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną odpowiedź. I to jest taka odpowiedź bardzo uniwersalna, bo w spółdzielni może się skrajny liberał pogodzić z działaczem Solidarności. Tak? Spółdzielnia może być formą, która jest wolna od państwa. My, spółdzielcy, możemy się porozumieć tak, że my sobie odkładamy i tworzymy własny fundusz socjalny, nie oglądając się na państwo, a jednocześnie zwolnić od wszystkich podatków, od haraczy, które płacimy i które dławią gospodarkę. I tak widzimy Francuzów, którzy wybrali pana Hollanda, bo jest socjalistą, ale przecież wiadomo, że każdy, kto ma chiński kalkulator nawet w kieszeni, wiadomo, że on zadusi tą Francję, tak? Że on właściwie może zmiecie nawet wspólnotę europejską przez swoją politykę. I to jest bardzo ważne i to jest taka idea spółdzielczości, powinna być sztandarową ideą Rzeczpospolitej. Przynajmniej tak uważa spółdzielca ze spółdzielczych mediów Wnet. A ja tylko Państwu powiem, że za nami idzie pewna historia, która jest dowodem na to, że razem można zrobić coś z niczego, ponieważ kiedy skończyła się nasza przygoda z programem Trzeci Polskiego Radia, w którym miałam przyjemność pracować z Krzysztofem Skowrońskim i wieloma dobrymi dziennikarzami, postanowiliśmy, że siedząc właściwie przy kawiarnianym stoliku bilansowej, zastanawiając się, co zrobić z tak dobrze rozpoczętą przyszłością, w pewnym momencie zaczęłam się pilnować do tego, żebyśmy zrobili cokolwiek. Znaczy nie wiedzieliśmy za bardzo, co jest to cokolwiek, ale wiedziałam, że internet to jest to, co jest najłatwiejsze, jeżeli chodzi o media, ponieważ w internecie można robić coś łatwo. Tam wystarczy mieć jakikolwiek serwer, adres, to będzie jakoś działać. W czasie na to wystartuje. Wtedy nie do końca wszyscy ci nasi koledzy, wśród nich był Grzegorz Wasowski, człowiek, który w radiu spędził 58 lat i on tak naprawdę z internetu w ogóle nie korzysta. W związku z tym namówienie Grzegorza Wasowskiego do tego, żeby on zaczął działać w radiu internetowym, było po prostu Mount Everestem, ale uwierzyliśmy w to, że trzeba coś zrobić. Wtedy, w skrócie już opowiem, tylko powstało Radio Wnet. Radio Wnet wystartowało właśnie mija 3 lata, kiedy Radio Wnet odsłoniło pierwszą swoją wersję. Był to bardzo trudny okres dla nas wszystkich, dlatego że my nie mieliśmy nic. I mówię to z całą stanowczością, nie posiadaliśmy nic. Wynajęliśmy pierwszy pokój, w którym mieliśmy jedno krzesło i od tego zaczęła się nasza cała wycieczka. Na plecach, po kawałku budowaliśmy radio, robiąc jeszcze inne rzeczy, żeby w jakikolwiek sposób się utrzymać. Mamy górki i dołki, nie jesteśmy instytucją jak Program 3, czy Radio Z, czy RMF. Nie jesteśmy, jak Państwo sami wiedzą, nie docieramy jeszcze wszędzie, bo ludzie o nas nie wiedzą, nie mamy 20 milionów złotych rocznie na kampanię. Więc strategia tego, że zbudujemy coś razem, była dla nas jedyną szansą, dlatego że w tej chwili wśród ludzi, z którymi my pracujemy w radiu, czyli liczba osób, która prowadzi własne audycje w naszym radiu, jest większa niż w Programie 3. Czyli osiągnęliśmy coś, dlatego że oni chcieli. Ci ludzie pracują z nami za darmo. I to jest to, co oni wkładają do naszej spółdzielni. Oni wnoszą swoją pracę, pewne kontakty, pewne umiejętności. Dlatego namawiam Państwa do tego, że jeżeli Państwo mają jakieś marzenia, że Państwo nic nie jest jeszcze stracone. Ja wiem, że jest idealistą, to brzmi bardzo naiwny, ale tak jak była prawda w naszej historii. Proszę Państwa, ja się zwracam do Pana z Solidarności, który powiedział, że renciści emeryci będą się zbierać. Chciałam powiedzieć to, że u nas w Kraśniku tego nie ma. Mamy wspaniałych panów burmistrzów, którzy nas wspierają, a ja prowadzę klub samochodowy nie jestem sam i ja Molosowy z Polskiego. Proszę Państwa, mam ludzi 130 osób, mam młodszych starszych. Wczoraj na spotkanie przyszła pani 90-letnia, śpiewała po prostu nie do uwierzenia. Ładnie się spotykały, każdy poniedziałek, robimy zabawy, robimy przyjęcia, robimy jajeczko, robimy opłatę z pomocą pana burmistrza jeden. Bardzo serdecznie dziękujemy. W imieniu Grupy Samotnych jeszcze raz chciałbym serdecznie dziękuję. I nie dopuścimy, żeby nasi ludzie są biedni, bo są biedni. Nieraz zostaje coś na stole, to podchodzi i pyta, czy może wziąć. Ja zapakuję ślicznie w torbę, podziękuję, aby ta osoba była nauczycielką, była tam jakimś na stanowisku, a dzisiaj samotna, opuszczona, zdradzona, pobita przez rodziny. Ja miałam takiego pana, który przyszedł, zapukał na początku tutaj, poszedł do księdza po opłatek, miał i wziął emeryturę, wszedł do domu, syn pijany. Syn pijany wyrwał pieniążki, ojca wypchnął. Przyszedł i poszedł do księdza proboszcza. Co ja mam zrobić? Spotyka mnie na ulicy i idzie. Pyta się, dlaczego pan płacze? On odpowiada, proszę panią, pani Solinko, powiem pani, są łzy, które jak ogień palą. Są serca, które się nigdy nie żalą. Są sprawy, na które nie ma sędziego. Jeśli ktoś płacze, nie pytaj dlaczego. Złapał mnie księdza i odpowiedział. Ja mówię, proszę pana, proszę przyjść do naszego klubu na opłatę. Proszę państwa, zapukał, po pół roku zmarł, już na grzecie podstawili. Także to jest naprawdę, bardzo dziękujemy. Gdyby nie nasi pani burmistrzowie, tak tego by nie było. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To powiem, pani nie wiedziała, ale tego stawiarski aż się wzruszył jako sprząty podziękowania, to może my też podziękujemy, skoro już zaczęliśmy dziękować. Ja dziękuję panu burmistrzom bardzo serdecznie za możliwość zobaczenia Kraśnika. Jestem tu po raz pierwszy. Jestem zauroczona miasteczkiem. Wprawdzie jeszcze nie poznałam wszystkich pewnie zaułków i ale być może tak, być może tutaj byliśmy poranek dzisiaj, mogą państwo odsłuchać, bo to był państwo poranek. Prowadziliśmy poranek z Centralnego Placu Wolności na stronie www.radio.net.pl. Mieści się cały poranek, mogą państwo posłuchać o własnych cegielniach, malinach i stąd ta malinówka, bo pan, który był gościem... Zgadzasz tajemnicę? To nie ten pan. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Mariuszowi Daście, prezesowi SKOK Wołomin, założycielowi. Bardzo serdecznie dziękujemy profesorowi Jackowi Ciechowi i również bardzo serdecznie dziękujemy panu Józefowi Michalczykowi. Serdecznie dziękujemy państwu za obecność. I widzę, że o głos prosi jeszcze burmistrz. Tak, tak, dobrze się zorientowałem. Proszę bardzo. Już są podziękowania. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu Krzysztofowi za to, że odpowiedział i chciał przyjechać do Kraśnika wraz ze swoją ekipą z Radia Wnet. Chciałbym podziękować wszystkim prelegentom, wszystkim tu państwu, którzy jesteście dzisiaj na tej sali i praktycznie przybyliście na to spotkanie. Myślę, że idea spółdzielczości na zawsze zanika do Kraśnika. Jeszcze jedno, jak patrzę na ten napis, media prawdziwie publiczne, naprawdę robi się ciepło, jeżeli mówię to z tego miejsca, tutaj z Kraśnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dwa zdania, nie wierzę, panie profesorze, nie wierzę, ale dwa krótkie słowa. Kiedyś z Januszem Korwinem-Mikke miałem wywiad, Janusz Korwin-Mikke, ale czy dalej pan powiedzieć trzy zdania? Trzy zdania. Powiedziałem, no trzy zdania dam. 45 minut mówił. I rzeczywiście były to trzy zdania. 45 minut. Nic z mowy polskiej, panie profesorze. Negocjujmy czas. Nie zdania. Ale czas. 3 minuty. Bardzo proszę. Więc chcę państwu takie dyktryki z tego powiedzieć na koniec. Mianowicie nazwa społek. To w języku staropolskim wspólnie. Jest taki piąt spółdzielczości społek. I tą nazwę wymyślił Stefan Żeromski, który bardzo był związany ze spółdzielczością. Druga kwestia. W grudniu, dokładnie 3 stycznia i grudnia 2011 roku minęła 150. rocznica urodzin Franciszka Stefczyka. I we Lwowie, on tam jest pochowany, odbyły się uroczystości i został wszczęty proces beatyfikacyjny przez arcybiskupa Mokrzyskiego. I być może wreszcie polska spółdzielczość będzie miała swojego patrona, który będzie święty, bo na to zasługuje. Po trzecie, ja bardzo tutaj dziękuję panu prezesowi wybitnemu, znanemu dziennikarzowi, że włączył się w problematykę spółdzielczości i stara się w sposób tak wspaniały przybliżyć naszemu społeczeństwu prawdziwe oblicze i ideę spółdzielczości. Ponieważ mam świadomość, ale nie mam takiej siły przebicia, staram się to robić, żeby ludziom, naszemu społeczeństwu wytłumaczyć, że źródłem spółdzielczości nie była komuna. Komuna jedynie wypatrzyła ideę spółdzielczości. Także jeszcze raz chciałem podziękować. No i Państwu życzę, żeby ta spółdzielnia bardzo prężnie się rozwijała i żeby liczba członków, tak jak w przypadku SKOK-ów, rosła w najbliższym czasie w milionach. Zaraz kończymy do panu profesorowi deklarację, odpowiadam na proszę 17. Wszystkim na wszystko wracamy do siebie. To jest moment, kiedy państwo wrócą do siebie, my wrócimy do siebie. Mam nadzieję, że wrócimy do siebie mocniejsi o te słowa i wrócimy do siebie, pomyślimy o tym, jak zająć się swoją własną przyszłością, żeby nie przegrać tych szans, które być może codziennie tracimy. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Damiak-Surczyńska, Krzysztof Skowroński, Piotr Grenatowski, Lech Rusterski, Wiktoria Słownicka, to jest ekipa spółdzielczych mediów Wnet i Radia Wnet. Dziękujemy Państwu serdecznie, że Państwo poświęcili to popołudnie dla nas. Mamy nadzieję, że nie było dużo mniej ciekawie niż